Materiał, który za chwilę Państwo zobaczycie, jest wołaniem człowieka o godne życie. Warunki, w których mieszka, urągają jakiemukolwiek standardowi. W mieszkaniu nie ma prądu, woda co prawda jest, ale tylko zimna. Pan Roman Kujawa z Radlina boi się o swoją przyszłość, a kiedy dowiedział się, że lada moment może zamieszkać z parą alkoholików, poprosił nas o pomoc. W tym mieszkaniu luksusów na pewno nie znajdziemy. Nie znajdziemy także prądu, ani ciepłej wody. Próżno szukać tu także centralnego ogrzewania. Tak w XXI wieku mieszka Roman Kujawa. A tu jest grzyb na grzybie. Nie wiadomo, co jest pod tą podłogą w ogóle, jak ten budynek był zbudowany. Nie? Tu nie powinni ludzie mieszkać w ogóle w tym baraku, bo to kiedyś było od kopalni, to były warsztaty. To oni sobie porobili mieszkania. Dopełniając obraz życia, które wiedzie pan Roman, musimy dopowiedzieć, że jest on niepełnosprawny. Jeździ na wózku, ponieważ przeszedł amputację nogi. Ale niestety osoby niepełnosprawne nie mają w ogóle bytu tu. Życie pana Romana do tej pory tragiczne. Może stać się jeszcze gorsze. Już niebawem może on doczekać się współlokatorów. Administracja radnia uznała, że najlepiej to będzie alkoholicy. No bo niestety innych mi tu nie dawali do tej pory. Tylko alkoholików. A tu już jest siekierka przygotowana na tych, co przyjdą, nie? No niestety, ale ja nie mam innego wyjścia. Wolę się pan walczy. Tak, i wolę iść do Raciborza. Ale ktoś pójdzie po rozum do głowy, jak dojdzie do tragedii. Do tragedii wcale nie musi dojść, uspokajają urzędnicy. Owszem, decyzja o przydzieleniu kolejnych osób do mieszkania zajmowanego przez Romana Kujawę zapadła, bo tak stanowiło prawo, ale czy faktycznie dostanie on współlokatorów, nie da się teraz przesądzić. Jest taka ewentualność, nie jest jeszcze przesądzone, dlatego że sprawa jest na tym etapie, że spółdzielnia, mając wyrok eksmisyjny, zwróciła się do nas o wskazanie lokalu, gdzie można umiejscowić osoby po tym wyroku. Zdecydowano wtedy, że takim miejscem będzie właśnie lokum u tego pana. Ponieważ pozwala na to metraż oraz fakt, że przez długi czas mieszkanie to stało puste, choć powinien w nim mieszkać Roman Kujawa. Obawy nie są bezpodstawne. Oto to same mieszkanie, dokładnie 2 lata temu. Pan Roman dzielił je wtedy z osobą uzależnioną od alkoholu i mocnych wrażeń. Ja ostatnio koczowałem w altanie opuszczonej koło cmentarza, żeby tego mieć z głowy. Nie? Jeżeli on sobie tu przyprowadza na noc swoich kompli i tu robią pijacką awanturę, no to niestety, ale tak się nie da żyć. A tym bardziej jestem osobą niepełnosprawną, nie? Mężczyzna odszedł w siną dal, a wraz z nim kłopoty. Teraz historia może się powtórzyć. No to jak może człowiek żyć w takim państwie, nie? Ja wszędzie będę każdemu powtarzał, że wstyd mi i ubolewa, że jestem Polakiem. Historii pana Romana Kujawy bliżej przyjrzymy się w raporcie reportera, który rozpocznie się tuż po głównym wydaniu naszego serwisu informacyjnego. Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie.